Pan może pamięta, jak jeszcze płacili, bo wszystko w kościele, nie? Wszystko płacili. Już w innych krajach są języki narodowe, w Polsce twardo, trzeba ta radia dobić, kiedy trzeba, susi piadomius i tak dalej. No, były takie środowiska, które bardzo chciały ten język narodowy, żeby to było zrozumiałe. I w Krakowie Duszpasterstwo Akademickie w Świętej Anny Dominikan opracowaliśmy takie teksty, tłumaczenia, sami żadne zatwierdzone. Poszliśmy do Wojtyły i mówimy mu, zrobimy tak ad eksperymentu, żeby zobaczyć, jak to jest odbierane. Na mszach studenckich spróbujemy odprawiać po polsku. Dał nam swoją zgodę. Wspaniałe to było. Podejść taką ankietę zrobili. W tygodniku wydrukowaliśmy wielki artykuł, jak to jest odbierane, to przejście na język narodowy. Pewnego dnia Wojtyła nas wzywa, właśnie wrócił z konferencji episkopatu. Siadamy, odsunął się od biurka, pamiętam, tego stołu, wziął się tak pod boku i mówi tak, jak to się w Krakowie mówi. Idzę z bajokami, co robić. Może byście to opisywali. To było najsurowsze upomnienie, jakie dostałem od Wojtyły. Idzę z bajokami, co robić. To. On wiedział, że to trzeba zrobić, trzeba spróbować. No i ostatecznie nic się nie stało, nikt nie stracił mnie. Ożywił się ten gość. Ja myślę, że dzisiaj tego trochę brakuje. Jeżeli ktoś tylko odchodzi od jakiejś doktryny, od czegoś, już jest podejrzany, już budzi reakcję, agresję obronną. Że to jest taka słabość naszego kościoła w Polsce. Ale to nie tylko biskupi, wierni też. Też mają taką skłonność. Coś tylko jest. Tak nigdy nie było. Zawsze tak musi być. W kościele są takie tradycje, takie nawet przykazania kościelne, mówi papież, które kiedyś były bardzo potrzebne, ale dzisiaj nie służą się bardziej. To jest taka mentalność kościelna. Ja mieszkałem bardzo długo poza klasztorem w Krakowie. Ale wróciłem na stare lata, gdzie wypada już wrócić do klasztoru jeszcze póki się ruszam, nie tak na wózku walizki. No więc wciągam się w ten obyczaj klasztorny. To nie jest jakiś surowy klasztor, nie tego nie wiesz. Jest maszyna do kawy. No i dobrze, na śniadanie mieć kawę z mlekiem, nie? Zawsze jest termos z ciepłym mlekiem. Przychodzi niedziela. Nie ma tego ciepłego mleka. Więc pytam kogoś, słuchajcie, gdzie jest ciepłe mleko? Niedzielę ciepłe mleko. Idę do sióstr. Nie macie ciepłego mleka? Dziś jest niedziela. W niedzielę ciepłe mleko. Nigdy nie było w niedzielę. Doszedłem, to była tradycja jeszcze z PRL-u, że oni nie przywozili tych butelek w niedzielę, w Dzień Święty i nie było w ogóle mleka. To tak się z nich nabijamy, tylko że teraz już nie z nich. Ktoś się wciąż wstąpi do naszego zakonu, to w tym się może być spokojnie, jest ciepłe. Ale chodzi mi o to, jest ilustracja pewnej mentalności. Ludzie, którzy boją się cokolwiek. Oczywiście nie można wlać dziecka z kąpielą, ale myślę, że to jest. Że to jest. I tutaj mamy. Ja za dużo gadam, co?